Witam Was, kochani, z słonecznego Bejrutu. Jesteśmy w Libanie. Za chwilę postaramy się Wam trochę streścić tutaj odnośnie Libanu, trochę informacji. Zostańcie z nami, bo będzie ciekawie. I może teraz kilka słów na temat położenia na mapie Libanu. Jest to oczywiście państwo na Bliskim Wschodzie, który to tak lubimy i często tutaj przyjeżdżamy. Ale jeśli chodzi o położenie, to Liban jest głównie pokryty górami. Są to góry Liban oraz Antyliban. Pomiędzy nimi jest wąskie pasmo równiny, gdzie przebiega rów tektoniczny. To położenie jest też o tyle wyjątkowe, że można tutaj jeździć na nartach, a później na dole smażyć się na słońcu, na plaży. Nie wiem, czy w jakimkolwiek innym państwie występuje taka mieszanina religii jak tutaj. Zachodnia część Bejrutu była zamieszkała głównie przez muzułmanów i w sumie dalej tak jest. Wschodnia przez chrześcijan i nie można było przejechać sobie tak na luzie z jednej strony na drugą. Można było tylko przejść pieszo. Także ludzie mówili, że jestem albo z zachodniego Bejrutu, albo ze wschodniego. Dziś już tego nie ma. Wszyscy w miarę się dogadują i jakby sytuacja tutaj wewnętrzna jest na razie na tyle stabilna, że mogliśmy tutaj przyjechać i pokazać Wam to miasto. Lecimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, gdzie wydarzyło się to. Ten silos za mną jest świadkiem ogromnego wybuchu, który miał miejsce w 2020 roku. Tutaj w porcie w Bejrucie eksplodowała saletra amonowa, która została zdeponowana w jeden z magazynów tutaj. I co ciekawe, ten wybuch miał siłę 7% bomby atomowej, która została zrzucona na Hiroshimę. Był to jeden z największych wybuchów nienuklearnych w historii ludzkości. Ucierpiało około 300 osób, to znaczy te osoby zmarły. Była to tak duża ilość dla miasta Bejrut, że groziło to załamaniem opieki zdrowia w tym mieście. Ogólnie około 300 tysięcy osób miało problemy z ponownym zamieszkaniem w swoich domach. Więc to wydarzyło się tutaj, a ten krater, który jest między silosem a wodą, miał średnicę około 120 metrów i był podobno słyszany nawet na Cyprze. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ogromne było to zniszczenie. Stało się to w wersji oficjalnej, dlatego że zapalił się w tym magazynie skład fajerwerków, a dowiedzieliśmy się troszeczkę mniej oficjalnie, że Libańczycy podejrzewają Izrael o jakby podpalenie i tą eksplozję. Jakby mało było w Libanie problemów ekonomicznych, gospodarczych, to ten wybuch spowodował dymisję rządu, spowodował wielkie zniszczenia, cały port nie nadawał się do użycia. Musiał Liban przenieść swój główny port do Trypolisu. Kilkukrotnie jakby władze tego portu zawiadamiały o potrzebie usunięcia tych wybuchowych materiałów, jednak ze względu na korupcję w tym kraju nic nie zostało zrobione. I tak jak widzicie, też nic nie zostało zrobione do tej pory, ten plac nie został oczyszczony i wygląda to praktycznie jak w dniu wybuchu. Zobaczcie, te wszystkie budynki przy linii brzegowej robią ogromne wrażenie. Wygląda to na takie mega nowoczesne miasto, taki kurort na pełnej petardzie, jakby jakieś Monako. Ale uwierzcie, że odchodząc od tej linii brzegowej troszkę w głąb, to myślę, że połowa budynków totalnie jest opuszczona. Więc te hotele tutaj muszą mieć mega mocne generatory, żeby obsługiwać tych wszystkich ludzi, którzy tutaj siedzą, bo właściwie Bejrut nie posiada czynnej linii energetycznej. Jedynie właśnie można się wspomagać generatorami. Więc nawet jest coś takiego jak taka mafia generatorowa, która właściwie nie chce pozwolić na to, aby Bejrut i w ogóle Liban był obsługiwany przez taką państwową linię energetyczną, bo wtedy ta mafia będzie właściwie zbędna. Więc oni opóźniają wdrażanie tych wszystkich reform, aby to zadziałało jak należy. Tylko dlatego, żeby te generatory tu rozprowadzać, no i żeby ludzie posiłkowali się właśnie w ten sposób prądem. Więc kilka godzin tylko w ciągu dnia działa tutaj normalnie prąd. Poza tym trzeba mieć swój generator, bo inaczej to nic nie ogarniecie tutaj.
zobaczcie, tu na przykład jest kilka budynków, które się świecą, a między nimi jest totalnie ciemny, nic tam nie działa. Tutaj, z tej strony, zobaczcie. Wydaje się super hotel, la vida, a tam budynki opuszczone, ciemne. Więc widać, że Bejrut tutaj faktycznie w pewnym momencie był mega bogatym i rozwiniętym miastem. I tak został taki szkielet, taka wydmuszka rozwiniętego miasta, bardzo nowoczesnego. Gdzie mamy też dalej tych bardzo bogatych ludzi, jako sobie poradzili. Podejrzewamy z Matim, że być może mieli pieniądze ulokowane w jakichś bankach zagranicznych, gdzie nie mieli tej straty, no bo Liban upadł jako państwo, zbankrutował. Mieliśmy krach we wszystkich bankach tak naprawdę. Ludzie nie byli w stanie wypłacić tych pieniędzy, ponieważ bank ich nie posiadał i wszystkich oszczędności, które ludzie tutaj gromadzili. I dziś taka jest sytuacja, że chcąc wypłacić jakiekolwiek pieniądze z kont bankowych, tracą miejscowi jakieś 80% ich wartości. Jeszcze taki mały fun fact odnośnie do tego, co powiedział Konrad na temat problemu z elektrycznością. Wzdłuż promenady ciągną się co jakiś czas latarnie i wszystkie są wyłączone, oprócz kilku sztuk, które są przed główną atrakcją, czyli przy tych łukach skalnych. Żadne inne latarnie nie działają na głównej promenadzie, tylko właśnie tutaj, ze względu na oszczędność energii. Także tutaj macie raz, dwa, trzy w sumie się świecą, cztery, a już piąta jest zgaszona, nie działa. I tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, Siszka, nie? Siszka nie gaśnie. Naprawdę, w paru krajach arabskich czy muzułmańskich już byliśmy, ale nigdzie nie widzieliśmy, żeby tak ostro jarali szyszę. O papierosach już słyszałem, ale o szyszy to nie spodziewałem się, że aż tak. Na prawo, na lewo, szisza. I tylko ten dym i zapach się unosi. Okej. This? Aywa? 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 Which shop here? This shop. This shop. Tara super lepiej. O. Siedzi. Like shot? Like shot, yeah. Arasi. Prater. Hello. How are you? Good? Good, good. Thank you. Welcome to Lebanon. Oh, thank you. Thank you, Habibi. From Poland, Holanda. Zobaczcie, jeżdżą chłopaki na skuterkach. Właściwie nikt nie używa kasku. Aywa, aywa. Nieważne, dzieci, kobiety, mężczyźni, wszyscy jeżdżą bez kasku i jeżdżą tak dosyć dynamicznie, lekko mówiąc. Musimy się przyzwyczaić do tego przechodzenia wszego. Welcome, Habibi. Habibi. Sit down, boy. Siedzimy teraz przy stole z naszym kolegą z Kurdystanu. Bardzo dobrze mówi po angielsku, więc tutaj bardzo dużo informacji na temat Kurdystanu dowiedzieliśmy się. Zostaliśmy również zaproszeni w przyszłym roku na wyjazd do tego kraju, który tak naprawdę nie jest uznawany. I też nie mieliśmy o nim zbyt dużo informacji, więc bardzo ciekawe rzeczy tutaj dowiedzieliśmy się. Kurdystan? For Kurdystan. Cheers. Cheers, bro. Także przyszły rok, być może Irbil. Kolejnego dnia skorzystaliśmy z usług taksówkarza. Okazało się, że ma na imię Ammar i całkiem nieźle mówi po angielsku. A co jeszcze się o nim dowiedzieliśmy podczas tej obwózki?
No na przykład to, że mieszkał długo w Stanach i ponadto należy do Hezbollahu, w ramach którego kilka lat temu walczył w Syrii z Państwem Islamskim. Taki tam taksówkarz z Bejrutu. Nie wiem, czy już widzieliście gołębie skały, ale jeśli tak, to chyba tylko po zmroku, a teraz zobaczcie, zachodzi słońce, jest tutaj sporo osób, które przychodzą sobie zrobić foteczkę na tle właśnie tych wystających skał z morza. Wydaje się, że to jest taka pocztówka z Bejrutu, którą każdy musi zaliczyć i sobie zrobić tutaj fotkę, więc my też oczywiście sobie strzasnęliśmy parę zdjęć. Znaleźliśmy swoje miejsce w Bejrucie, kolejny dzień, kolejny mecz Euro, siedzimy sobie tutaj na kawce i kultywujemy to codziennie. Obserwujemy Libańczyków, jak spędzają czas wieczorami. Ogólnie mieszkamy przy samym Morzu Śródziemnym. Dzielnica nazywa się Rauszi. Jest tutaj piękna promenada. Robi to ogromne wrażenie. Byliśmy też na plaży. I tak nam czas codziennie leci. Zaskoczyły nas ceny tutaj. Bo słyszeliśmy, że to upadłe państwo. A w karcie żadne danie nie schodzi poniżej 10 dolców. Czyli ktoś musi tutaj to kupować, skoro tak jest ustawione. 3-0. Brawo. No właśnie, to są właśnie te słynne zaniki prądu w Libanie. O, i jest już prąd. Już tak trzeci raz w ciągu pół godziny. Ciężko musi tak się żyć. Faktycznie jest to problematyczne. Podejrzewam, że ta restauracja ma jakiś swój własny generator.
I dzięki temu w ogóle możemy tutaj siedzieć i oglądać ten mecz. Ciężko, ciężko, ciężko. To akurat, co słyszeliśmy, jeśli chodzi o tą elektryczność, sprawdza się w 100%. Nawet nie sądziłem, że to aż tak często będzie występowało. Jest 47 minuta, nie? Weź nagraj. Następnym razem, jak się zobaczymy, to wtedy właśnie wywali prąd. Zobaczymy, ile się utrzymamy. Mówiłem, że dwie minuty, zaraz zobaczycie. Pytanie się podniesie tak szybko. O, dobra. Nie wiem, jak funkcjonować szczerze, już tak. Name play, my music. Two men, but yes. One win, yeah? Yes, one win, yes. Who win? What now, you should do? Now me. But why? What you should do? The black for stone for him. Uh-huh. The white stone. Black stone for me, white stone for black. Me. Yes. Block the stone here. Uh-huh. Because I am winning. Good luck, Habibi. Thank you. Good luck. Thank you. Tak, jesteśmy w siłowni Fit House. Zestaw dyskotekowy, bardzo mocna ekipa tutaj dzisiaj z nami ćwiczy. Zresztą to jest nasz drugi trening i ostatnio też tutaj było bardzo mocno. Chłopaki wytrenowani, także szok. Siłownia mega dobrze wyposażona. Po treningu można pograć w bilard, jest bar. Wszystko co trzeba. Bardzo miło. No i jest prąd przede wszystkim i internet. Więc się nie śpieszymy z tym treningiem. Czekamy w jakiejś przydrożnej budzie na szamę. Musimy coś zjeść po siłowni. Przede mną stoi nieczynny parkomat. To jest takim idealnym obrazem, jak nic tu nie działa. Chyba z Mateuszem jesteśmy zgodni co do tego, że ten kraj miał i nadal ma ogromny potencjał. Jest tu piękne wybrzeże, góry, można jeździć na nartach, pływać w morzu. Świetna kuchnia, ludzie, no wszystko się powinno zgadzać, ale gdzieś to zostało zaprzepaszczone przez te problemy ekonomiczne, poprzez wojny, konflikty wewnętrzne. Dowiedzieliśmy się wczoraj z mediów, że Izrael zatwierdził inwazję lądową na Liban. Pewnie ten południowy Liban na ten moment. Mam nadzieję, że jedynie, no najlepiej to wcale, ale mamy teraz świadomość, że jesteśmy w państwie, które za chwilę będzie w stanie wojny. Już w jakiejś części jest, no bo ten południowy Liban cały czas wymienia się rakietami z Izraelem. Taki przysmak libański. Jest to po prostu pita. Na niej jest mięsko. Koniecznie trzeba najpierw cytrynkę. Bez cytrynki nie. A taka przyjemność kosztuje 150 tysięcy. Nie żartuję. Czyli pewnie nieco ponad dolara. Chyba. Siema kochani. Z publicznej plaży w Bejrucie. Troszkę syfiasta plaża. Jak to publiczne w takich krajach, ale tego nam było potrzeba. Chyba nikt nie kojarzy raczej Bejrutu z taką formą odpoczynku, ale my musieliśmy skorzystać. Fane wyczylowane, plaża, tak jak Konrad powiedział, bez szału, ale naładowaliśmy bateryjki. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym pokażemy Wam Bejrut z zupełnie innej strony, a będzie to dzielnica palestyńskich uchodźców.